Paulina jest uczennicą klasy trzeciej wojskowej zespołu szkół imienia Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym. Jest świadoma tego, że krew jest najcenniejszym darem, jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi. Podczas terenowej akcji honorowego krwiodawstwa organizowanej w szkole postanowiła nie pierwszy już raz tym darem się podzielić. Oddawanie krwi jest dla mnie ważne, bo mogę pomagać innym ludziom. Wiem, że krwi nie można niczym innym zastąpić i dlatego jest ona bardzo ważna. Również to, że uczę się w klasie mundurowej, mobilizuje mnie do tego, że warto pomagać innym. Taka akcja organizowana jest w szkole raz do roku. Oprócz tego, że raz w roku zapraszamy tutaj panie z krwiodawstwa z oddziału, żeby przyjechały do nas, to systematycznie jeździmy do oddziału Dołkowa. Przeważnie robimy to raz na 2 miesiące. Zbieramy taką grupę uczniów chętnych i jedziemy tam, żeby uczniowie mogli krew oddać. Aby oddać krew, wystarczy mieć ukończone 18 lat, lecz nie mieć więcej niż 65. Trzeba ważyć nie mniej niż 50 kg i czuć się zdrowo. Sam proces przygotowania i pobrania krwi nie jest skomplikowany. Na początek dawca jest rejestrowany, jego dane wprowadzane są do systemu, po czym zweryfikowane z dowodem osobistym. Następnie należy udać się na stanowisko analizy, gdzie dokonuje się pomiaru poziomu hemoglobiny. Kolejnym etapem jest badanie lekarskie, gdzie oceniany jest stan zdrowia potencjalnego dawcy na podstawie jego zeznania. Lekarz dokonuje pomiaru ciśnienia krwi, osłuchuje serce i płuca. Jeśli dawca spełnia wymagania, przechodzi do punktu poboru krwi. Pobór trwa około 6 minut. Oddać można jednorazowo od 405 ml do 450. Do momentu kolejnego pobrania krwi musi upłynąć co najmniej 8 tygodni. Kobiety w ciągu roku mogą oddać krew 4 razy, a mężczyźni 6 razy. Jak twierdzi Andrzej Panasz, nauczyciel klas mundurowych, propagowanie krwiodawstwa wśród młodzieży jest bardzo ważne, zwłaszcza w tej szkole. W naszej szkole funkcjonują klasy mundurowe, więc klasa policyjna, wojskowa i pożarnicza i uważamy, że akcja honorowego krwiodawstwa uczy pomagać innym, dawać to, co jest bardzo cenne, czyli krew. A każdy człowiek w mundurze, który chce swoje losy życiowe związać z mundurem, powinien umieć pomagać innym ludziom. W tegorocznej akcji oddawania krwi udział wzięło ponad 40 osób. Głównie byli to kadeci klas mundurowych, nauczyciele oraz strażacy ochotnicy z Fiukówki i Krzywdy, jak również okoliczni mieszkańcy.